Maria Egipcjanka zgładziła grzech swój przez czterdzieści lat nago i w dzikości, leżąc na pustyni, w upale i na mrozie, w płaczu i rozpaczy. A teraz wszystko jest tak podłe: ja byłam czysta. A teraz jestem brudna, nikczemna, łotrzyca, szelma, obwalona dookoła grzechami. I nigdy już tamto nie wróci. Nie mogę już być czysta, bo nie mogę wybrnąć, nie mogę dać sobie rady. Powiedz, co ja mam zrobić? A gdybyś postanowiła nigdy nie wychodzić za mąż i nigdy, nigdy, nigdy nie być niczyją? Czy mogłabyś zrobić to dla mnie, żeby nie być ani jego, gdyby do ciebie wrócił? I cóż by ci z tego przyszło? W myśli poprzysięgła sobie dobrze, jak najszybciej, jak najszybciej wyjść za jaśniacha. Ja żyłbym tak samo. Bylibyśmy tak zdala od siebie jak ów Zosimas i Egipcjanka. Dopóki. Dopóki co. Aż może przyszłaby miłość? To tylko podstęp z twojej strony, rzekła uśmiechając się blado. Mówisz, że mnie już kochasz od dawna cieleśnie. Chcesz czekać na chwilę, gdy zapomnę Łukasza i tobie się oddam cieleśnie. Nic więcej w tym nie ma. Zresztą ja. Gdyby wrócił i kazał, musiałabym być posłuszną, bo ja. Nachyliła się ku niemu i z zamkniętymi oczami, sponsowiała niespodziewanie, dała świadectwo prawdzie, bo ja go kocham. Po chwili dodała ze spokojem: Ale on już nie wróci i nic mi nie rozkaże, więc co? Mogę być twoją ślubną siostrą, ale przysięgnij. Nie będę już nikomu przysięgała. Wszystko, co by mnie z tobą łączyło, byłoby jednostronne. Tylko tak moja dobra wola i moja zła wola. Chcesz? Tak nie mógłbym ci wierzyć, a myśl, że ty możesz być z innym, odbiera mi rozum. Ewie przyszła do głowy szatańska myśl, żeby mu powiedzieć, jak to w Montreu spędziła pół dnia w łóżku z człowiekiem prawie zupełnie nieznajomym. Mały uśmieszek chybotał na jej ustach, ale odrzuciła tę myśl jako niepraktyczną. Drapieżne marzenie, że teraz będzie posiadała zupełną władzę nad Szczerbicem, jak zapach narcyzowy, snuło się wokół jej zmysłów. Szepnęła z cichą pasją: A ty przysięgniesz, że nie zbliżysz się do żadnej kobiety, ale do żadnej nigdy? Przysięgnę, że wszystkie twoje namiętne myśli. Wszystkie sny, wszystkie zmysłowe obrazy będą należały do mnie? Przysięgnę. A na co przysięgniesz? Na co każesz? Jak poprzednio? Na Boga, na krzyż, na honor, na nazwisko? Uśmiechnął się, chciał coś wyrzec i nagle umilkł na długą chwilę. Usta poruszyły się i nie mogły wydać słowa. Co? szepnęła łaskawie. Nic. Pewne złudzenie. Nagle wstał z klęczek i w obłąkaniu krzyknął Ewo, a gdzie ty byłaś? Dokąd pojechałaś z Nicei? Parsknęła opryskliwie. Byłam na Korsyce. Z kim? Z poetą Jaśniachem. Czy byłaś jego kochanką? Nie. Czy mówisz prawdę? Mówię, co mi się podoba. A powiedz to jedno, wyznaj przed moją duszą, czy całowałaś jego usta, czy jego usta żebrał, wpijając się w nią oczami. Nie całowałam go w usta. Wspomniałaś mi niegdyś, że mogę starać się o twoją rękę. Ja dowiedziałem się o twojej wyprawie. Portier z hotelu Suisse powiedział mi dokąd pojechałaś. Byłem tam. Mieszkałaś z tym człowiekiem. Mieszkałam obok niego. Pokoje nasze były obok. Oczy jej zaszły mgłą. Usta jakoś przedziwnie drgnęły. W tym drgnieniu Ust, miłość szczerbica zawisła jak w pętlicy i konała. Ewa mówiła, patrząc w próżnię z pogardą. To wasza rozpusta. Wszystko byście zrobili dla tej rozpusty, dla tej krótkiej, potwornej chwili zabilibyście przenajświętszą czystość miłości. Ochydni rozpustnicy, tylko jaśniach. Dlaczegoś wówczas uciekła? Po coś to zrobiła. Nie zrobiłam wówczas nic złego, zaręczam panu hrabiemu. Gdybym wówczas została w Nicei, byłabym zrobiła daleko gorzej, ale puść mnie już pójdę do domu. Szczerbic oparł głowę na jej rękach. Czuła, jakie drżenie tajemne po nim przebiega. To drżenie przejmowało ją wstrętem, ale zarazem budziło w niej samej dreszcz namiętny. Myślała z politowaniem, jaki on jest słaby. Czuła, że nic na ziemi nie będzie w stanie uciszyć w nim tego wstrząśnienia, tylko to jedno, gdyby mu się oddała. Patrzyła w zamyśleniu na jego śliczne włosy. Wola jej wahała się na prawo i na lewo. To chciało jej się odepchnąć tę głowę bezsilną, wstać i wyjść. To znowu podpływał impuls nieokreślony, żeby pieszczotliwie zapuścić palce w pachnące włosy. Dała się unieść ostatniemu, szepnęła cicho. Si żyś, uśmiechnął się. Już pójdę. Wrócisz do swego domu? Tak. Cóż tam będziesz robiła? Tak sobie, jak zawsze będę rozkładała i składała smuteczki swego życia. To lepiej zostań u mnie jeszcze z godzinę. Będę ci grał Griga. Chcesz wiosnę. Nie już nie chcę muzyki. Twoja muzyka otwarłaby drzwi do tamtego pokoju. Ty tam śpisz, prawda? Bądź szlachcicem. Namyślała się przez chwilę głęboko, w końcu rzekła, powiedz. Przebaczasz mi wszystko? Wszystko. I ja tobie już pójdę. Wstała. Podawszy mu prędko rękę, wysunęła się za portierę. Poszedł za nią. Narzucił na ramiona palto i sprowadził ją za rękę ze schodów. Na ulicy przywołał fiakra i pomógł wsiąść do powozu. W ostatniej chwili, kiedy podawała mu dłoń na pożegnanie, zapytał: Czy bardzo znudziłaś się u mnie? O nie. A czy przyjdziesz jeszcze? Przyjdę, przyjdę z pewnością. Kiedy przyjdziesz, siostro? Choćby jutro. O tej samej godzinie? O tej samej. Wsunął się na sekundę do powozu i szukał w ciemności jej ust z cichym, głuchym szlochem. Odchyliła go dobrotliwie, a silnie. Ścisnęła mu rękę. Gdy zaskoczył i gdy karetka się potoczyła, przez mgnienie oka doznawała jakby przetrącenia i paraliżu duszy. Miała wiedzenie żywe o tym, co musi być w chwili śmierci. Ujrzała w ciemnościach duszy swej uśmiech Łukasza, uśmiech ówczesny, gdy jej coś żywo mówił, o czymś przekonywał, a przekonawszy, zbliżał się na palcach i zamykał usta pocałunkiem. W jednym teraz olśnieniu uczyła wszystko szczęście miłości i niezgłębioną otchłań jego utraty. Jęknęła. Za chwilę wszystko minęło fala olbrzymia nakryła sobą i wypełniła przepaść. Został tylko dziwny szum w uszach, zemdlenie serca i szybkie szczękanie zębów.